Hej, cześć, witajcie moi drodzy. Z tej strony Skorpio, witam was w kolejnym odcinku z FIFA 16 Ultimate Team. Piąteczek. Dzisiaj wam wyślę poprzedni odcinek, w którym będą trzy mecze. Tak, trzy mecze ligowe. Dwie będą z tego skrócone. Dlaczego? Chyba możecie się spodziewać dlaczego. Powód jest właściwie jasny. Okej, uzbierałem znowu 7,5 flana, kolejną paczkę, tak, wy naprawdę w to nie wierzycie, ale uzbierałem. Na tą paczkę to ja wam nie uzbieram, chyba że kupię z tych końców, co mam skład MLS i rozegram turniejowe, ale nie, to mi się nie opłaca i kończą się dopiero za 20 minut, więc w życiu nie nazbieram w takim czasie na paczki z 25 kafli. Ale dobra, za 7,5 chętnie otworzę, co trafimy. Pokażę nam to. Zobaczymy. Zamykam oczy. Czuję dzisiaj emocje. Piątek musi być emocjonalny. Oj, daj coś przykokszonego. Gówno. Świetnie. Co my tu mamy? Prawe skrzydłowy z Ajax Amsterdam. O, to fajnie. Fajnie. Kolejny Hiszpan o nazwisku, chciałem przeczytać, Bieda. Ale to jest jednak Beda. Też trzy gwiazdki sztuczek. Fajnie. Hiszpania nam się robi. O, tu jakiego szybkiego mamy napastnika. Cztery gwiazdki słabszej nogi. Zobaczymy, czy on nie pójdzie na sprzedaż przypadkiem. Liga belgijska. I Della Bella. No nie, mamy już hiszpańską obronę. No kurde, ja nie wierzę. Ja w to po prostu nie wierzę. Mamy już Hiszpanię. Hiszpanie dosłownie. Cały czas ta Hiszpania. Ale zobaczymy, czy oni są coś warci w ogóle na licytację. Może pójdzie jednak na sprzedaż, a może jednak nie. Ale to fajnie, kurde. No nie, duma płynie ze mnie. Dobra, do aktywnego składu. Bardzo fajnie. Normalnie cieszy mnie to, że mam coś takiego w klubie dobrego w miarę. Ten prawy skrzydłowy mnie zastanawia. Mogę go na chwilę ustawić, ale nie wiem, czy go nie wydłupię przypadkiem. Jak nie, będzie niepotrzebny, tego muszę ja z Nigerii sprawdzę, czy on pójdzie fajnie na sprzedaż. Ale wątpię, bo mało go jest. Zawsze mogę go spróbować wystawić. No. Nikt mi powiedział, że nie pójdzie na sprzedaż. Kurde, no zastanawiam się. Ale pierwsza srebrna, błyszcząca karta. To jednak trzeba przyznać. No nic. A wysyłamy go do klubu, zatrzyma sobie tego murzyna. Ten jak chodzi na ryneczku? Też słabo. Ale ten mógłby bardziej do składu trafić. Bo Hiszpania tu się zawsze przyda. Zawsze, praktycznie zawsze. Te następne paczki, szoluje Poznaj. Chyba Polak, nie? O, koleś chce takie koszulki, no to my weźmiemy szwedzkiej reprezentacji historyczne. Dobra, co my tu mamy? Liga niemiecka, proszę bardzo. Taka nie najgorsza, ale boję się tego Cicia Rito. Bo to, co on wyczynia, ja już go poznałem w tej FIFA. Takie petardy strzela czasami, że to krew nie zalewa. Okej, zaczynamy. Mam nadzieję, że nie będę zanudzał. No ja też jestem w dobrej myśli. Zrobimy taki myk. O kurde, nie, ten to jednak ma siłę, Turek. Dobra, nasza piłeczka. Teraz jak my to podamy. Gorąco jest, Çalhanoğlu do środku i to jakoś ciekawie. Świetnie piąstkuje. Kurde, co ten bramkarz? Cały czas piąstkuje. Już chyba trzeci raz z rzędu piąstkował i jeszcze piłka dla niego. Biegnij! Świetna współpraca. Strzela! Kurde, Szunę strzelał, czołg! Cześć, sprawdzę, czy to Szunę. Powtórka chce zostawić, no nie wiem, nawet nie zobaczę, ale to był czołg i tak. Dobra, Çalhanoğlu, druga okazja na dośrodkowanie z rzutu rożnego i znowu ten bramkarz. No już mnie szlak trafia, Tito.
Ej, dobra, koniec. Nie wiem, na co to wycofanie. No, mecz bardzo wyrównany. Chociaż to ja stworzyłem więcej sytuacji. Sprawdzimy w statystykach meczu. No, strzały moje celne wszystkie tylko dwa. No to powiem wam, nic się nie działo w tej pierwszej połowie. Słabo ogólnie. Ale dobra, zobaczymy. On tu już zaraz widzę jakąś zmianę zrobił. Marco Huger. Jest, jest, jest! Çalhanoğlu! Kurde! Nie trafił. No szlak by tego Turka trafił. Może się z tego Soriano! Ciekawa akcja. Czemu nie było karnego? Nie wierzę. Dobra, Çalhanoğlu, skup się. I nie doprowadź do tego, żeby koleś musiał piąstkować. Oj, 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 obrona musi wracać obrona. Aha. Bramkarzem sobie mogę wyjść na spokojnie. Podaj, podaj, no! Jakie nerwy! Karny! Jaki rzut wolny? Jaki rzut wolny? Chociażby czerwoną daj. Nie, żółta. Nie, sędzia, weź ty mi nie wkurzaj. O, Piszczek jeszcze dostał, no patrz. Polak się kłóci z Turkiem. Dobra, Çalhanoğlu. Ciekawe, czy teraz mnie oczarujesz. Jaki stres, kurde. Znowili z rzutu wolnego. Kurwa, Turek. No i rezultat remisowy nie ule... Szony. Çalhanoğlu. No nie wierzę, ten... Ten Turek to ma pecha, nic nie może trafić, a się stara. Tylko dzięki fantastycznej postawie obu bramkarzy. Wywalczyli rzut rożny, znowu? Nie, myślałem, że rzut rożny. Zaraz zrobię zmianę w ogóle w napadzie. Robi się niebezpiecznie. Dobrze. Nie, nie, Turek, Turek, ty nie robisz żadnych postępów dzisiaj. Kostić. Dobra. Szone, szone. Jest, przeskoczył, no, dobrze czołg. Ślizgiem. Uwaga, zacentrował w pole karne. Brawo, nie, skuteczny. Nie. Jest! Dobrze. A niech go szlak trafi. A w pizdu z nim. Tyle piąskował. Ma kurde w końcu. Ma to urąbane. Dobrze mu tak. Polać mu. I nie wiem, kto był kontuzjowany, bo takie emocje były. Serio, takie emocje były, że po prostu nie wyrobiłem. Dajmy bramkę Çalhanoğlu. Bo ja jestem już po prostu poszkodowany. Çalhanoğlu niech sobie strzeli. Takie emocje są, że ja po prostu nie wiem, czy ja to strzelę nawet. Dobrze, Çalhanoğlu. Dajmy mu to szczęście i bramkę. No i niech się jeszcze poślizga ten Turek. Dajmy mu już tą bramkę, no ja już po prostu... Tyle czekałem, tyle sytuacji, żeby to był Çalhanoğlu. Niech będzie. Wał z tym, że to nie był ten faulowany, ale złamałem prawo, przepis, bo tak mi było szkoda Çalhanoğlu. Tyle miał nie sytuacji w kilku meczach, a teraz niech sobie Turek strzela. Nawet mocno strzelił, muszę przyznać. Dobrze. Hakan Çalhanoğlu, pierwsza brameczka. No ciesz się ty Turku, bo cię już miałem sprzedać. A tak to chociaż masz jedną bramę w ciągu czterech spotkań, jedną asystę. Mecz do bani. Czemu? Bo to tylko zwykłe 1-0. Sezonu im chodziło. 3 punkty i duży optymizm przed następnymi meczami. Tak, taka wygrana na dzień dobry naprawdę wiele daje. Ale dobrze, są 3 punkty, no panie Szpakowski i panie Laskowski. Tu nie ma co narzekać. Może być zadowolony. No dobrze, ciesz, no 5 strzałów miał, 5 strzałów. No musiałem mu dać tą ostatnią okazję, z 11. O, Piszczka pokazują, który właśnie, o, cieszymy się, Żerman się cieszy, bo tylko wyszedł z ławki na boisko, pobiegał chwilę, raz chciał strzelić, ale mu nie wyszło. Çalhanoğlu jest zawodnikiem tego spotkania, bo najwięcej stworzył sytuacji i według mnie najlepiej zagrał, mimo tego, że na niego wrzeszczałem, no zawodnik spotkania, no jak nic, zawodnik spotkania i to mnie cieszy i myślę, że jeszcze dam mu chwilę refleksji, czy mu dać te kontrakty,
czy go sprzedać. No zastanawiam się, naprawdę grubo się zastanawiam, ale Çalhanoğlu jak najbardziej dał nam 3 punkty. Świetnie. Ocena jego 8-1, w sumie niezła. Okej. W końcu miałem przyjemność strzelić Turkiem bramę. Coś wystawiałem? Nie. Dobra, Çalhanoğlu. Jurado kontuzjowany. Na ile spotkań? Na 2 spotkania. Czyli nam będzie brakowało Hiszpana. No hiszpańskiej nogi nam będzie brakowało, na to wychodzi. No niestety. Tak to już jest, bywa. Ale Turek, bardzo fajnie, no. 4 spotkania, tylko ta jedna bramka z rzutu karnego. No i ta asysta z właściwie drugiego spotkania ligowego w lidze 10. No więc powiem wam tak. Bardzo dużo tutaj pokazał. Chciał strzelić kilka bramek, ale on jednak nie ma tego strzału odpowiedniego. Chociaż jak chce, to naprawdę przywalić potrafi. I tak myślę, reszta tutaj bez większych przeszkód. Chociaż wolę nadal tą ofensywę hiszpańską, bo szczerze czułem się tak trochę inaczej, bo wiecie, ci nowi zawodnicy. Ale Fabregasa nie wykorzystałem dzisiaj. No ale trudno się mówi. Przeżyję. Przeżyję beze mnie. Tak szczerze mówiąc, więc dziękuję bardzo za obejrzenie. Jeżeli wam się mecz spodobał, myślę, że ten mecz był trochę nudny, ale co poradzić, to możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Wrzucę ten film w dniu mojej rocznicy, trzeciej już rocznicy powstania kanału. Tak, normalnie nie wiem, co wrzucę z tego powodu jeszcze. To będzie FIFA i ewentualnie jeszcze miks gier. No pomysły mam kiepskie, chyba że wy mi podrzucicie coś, to wtedy będzie co innego. Dziękuję, z tej strony był Skorpio, komentował ten zacnie, wulgarnie wkurzający mecz, ale pan Hakan Çalhanoğlu nam ten wynik poprawił, przynajmniej na tą jedną złotą bramkę, która pokazała, że mój skład nie jest do bani. Trzymajcie się, na razie, yo!